Cześć, dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Mateusz Stręga, dietetyk i założyciel pierwszego w Polsce ketocentrum, a więc centrum dietetycznego, w którym wraz z najlepszymi specjalistami skupiamy się na pomaganiu innym za pomocą diety ketogenicznej oraz diet niskowęglowodanowych. Dziś zapraszam Was na kolejny z materiałów Dietetyków 2, gdzie wraz z Karoliną Dobrowolską, dietetykiem z ketocentrum, rozmawiamy na temat diety niskowęglowodanowej. I dzisiaj mówimy konkretnie o tym, jakie produkty węglowodanowe można umieszczać na diecie niskowęglowodanowej, na diecie low carb. Mówimy o tym w zależności od tego, w jakiej sytuacji są dane osoby, jaki tryb życia prowadzą oraz na co pozwala im ich zdrowie. Pokazujemy w tym filmie, że dieta low carb niejedno ma imię też pod kątem wyboru właśnie tych węglowodanów. Ciekawi? To zapraszam Was serdecznie do oglądania. Cześć Karolina. Cześć. Nasza społeczność jak zawsze jest dla nas wielką inspiracją i pod materiałem, w którym omówiliśmy z grubsza produkty, które powinno się jeść na diecie low carb, wiele osób poprosiło, żebyśmy rozszerzyli temat i nagrali do każdej grupy jeszcze więcej produktów, konkretnych produktów, które warto spożywać. I uznaliśmy, że w sumie to jest dobry pomysł. Czyli mamy jeden film zbiorczy, gdzie omówiliśmy mniej więcej wszystkie produkty, które tak, warto jeść. W zeszłym tygodniu też wspomnieliśmy w ogóle, czym jest dieta niskowęglowodanowa, tak. Więc też myślę, że warto sobie gdzieś to zerknąć i tak troszeczkę przypomnieć. Tak, a teraz powiemy sobie o tym, jakie węglowodany można jeść na diecie low carb, kiedy można jeść jakie węglowodany na diecie low carb, czy wszystko jest dla każdego i tym podobne. Zgadza się. To lecimy. Co? Zaczynamy. Myślę, że tak, no bazą zawsze są warzywa. Więc tutaj no, wszystkie liściaste, pomidory, papryki, które też są dozwolone na keto, jak najbardziej na ogólnie pojęto diecie niskowęglowodanowej, czyli tej, która ma poniżej tych 45% całkowitego zapotrzebowania energetycznego, bo no, tak jakoś po prostu najłatwiej jest zdefiniować tę dietę niskowęglowodanową. Tak naukowo trzeba zdefiniować. Tak, tak, dokładnie. No to warzywa jak najbardziej wchodzą tutaj tak naprawdę każde, które chcemy. Na diecie, która nie jest bardzo niskowęglowodanowa, jak na przykład ketogeniczna, możemy nawet gdzieś wprowadzić jakieś ziemniaki, tak? Ważne jest tylko, żeby to nie były same jakieś suche ziemniaki bez dodatku białka czy tłuszczu, no bo nie dość, że się tym nie nasycimy, no to one jednak po ugotowaniu mają wysoki ten indeks glikemiczny, więc bardzo ważne w przypadku węglowodanów myślę, że jest kontekst, że one nie mogą występować samodzielnie w posiłku, tylko zawsze w połączeniu swoich przyjaciół tłuszczu i białka i wtedy te węglowodany będą faktycznie miały sens. No i nie będą powodowały właśnie uczucia głodu, czy jakichś takich, nie wiem, no generalnie też zaburzeń z układu pokarmowego, no bo jeżeli byśmy zjedli samą kaszę gryczaną bez dodatków, też nie wiadomo jak zareagujemy, więc to myślę, że jest clue całej diety, w sumie każdej diety, że nie może występować posiłek na przykład tylko węglowodanowy, albo tylko tłuszczowy, albo tylko białkowy, bo one zawsze muszą gdzieś ze sobą występować po prostu w no, trójkącie. Ewentualnie po treningu, jak tam zawodnik sam shake proteinowy wypije, to ma sens, nie? Ale, jasne, tak. Ale co do ogółu tak. Tak, ale sportowcy są o tyle tak skrajną grupą, tak. Że no, u nich na przykład oni się odrywają od większości rzeczy. Tak, przed treningiem, czy same suszone daktyle przed treningiem są super. Natomiast u osoby jako przekąska, żeby w pracy sobie zjeść same suszone daktyle, no to mija się z celem, bo no, to w żaden sposób nie nasyci, więc to jest tylko takie podjadanie dla podjadania, więc tak. To nie ma takiego większego sensu tak. Wtedy. No to, co powiedziałeś o tym łączeniu posiłku jest ważne ze względu na ładunek glikemiczny posiłku. No i tak dla osób, które nie do końca wiedzą, o co chodzi. Zasadniczo celem diety low carb, takim głównym, jest to, żeby obniżyć poziom węglowodanów w diecie, aby uregulować naszą gospodarkę cukrową, która tak naprawdę stoi za całym metabolizmem, czyli aby nasz metabolizm zaczął funkcjonować lepiej. Tak. No i teraz znamy coś takiego jak indeks glikemiczny, który pokazuje, jak w teorii każdy produkt węglowodanowy podnosi cukier we krwi. Tylko że ten indeks glikemiczny właśnie bierze pod uwagę tylko dany produkt, a nie bierze pod uwagę tych przyjaciół, o których wspomniałaś, czyli na przykład białka i tłuszczów. I teraz, mimo że kasza gryczana ma jakiś tam indeks glikemiczny, to teraz kiedy zjemy ją z oliwą i do tego z jakimś, z rybą na przykład, to ten ładunek glikemiczny całego posiłku już jest znacznie inny. Przez to, że przez białko będziemy dłużej trawić w żołądku, tłuszcze spowolnią też wchłanianie glukozy z jelita, to ten poziom glukozy będzie wzrastał dużo, dużo wolniej we krwi i nagle ładunek glikemiczny całego posiłku będzie zupełnie inny. Właśnie na to trzeba jakby zwrócić uwagę, że białka i tłuszcze spowalniają wchłanianie glukozy do naszego krwioobiegu.
I dzięki temu, że zwalniają wchłanianie, to nie ma tych takich krzywych cukrowych, które są po prostu falami. Więc jak zjemy wysoki skok, duża hipoglikemia i do spania. Spanie, później uczucie głodu i znowu od nowa wszystko. Więc myślę, że to jest na pewno takie kluczowe. Inna kwestia to też indeks glikemiczny nie do końca jest takim idealnym i jedynym wyznacznikiem danego produktu. Bo tak jak powiedziałeś, no bardziej się liczy ten ładunek glikemiczny, czy posiłku, czy w ogóle dzienny. Porcji, tak? I w ogóle porcji posiłku, tak. Bo też indeks glikemiczny bierze pod uwagę chyba na 100 gramów zjedzonego produktu. Na 100 gramów, dokładnie. Tak. Ale 100 gramów glukozy zjedzonej z danego produktu, a nie 100 gramów produktu. Tak, w związku z czym na przykład owoce trochę się wymykają z tego indeksu glikemicznego, ponieważ no, zjeść 100 gramów glukozy z truskawek to bywa wyzwanie. No, najlepszym przykładem jest arbuz, tak. bo tu w ogóle arbuz jest jako w tym podziale, że ma tą najwyższą ogromny. Grupę, jeżeli chodzi właśnie o indeks glikemiczny, zawartość węglowodanów i tak dalej. Natomiast no, arbuz chyba, no teraz nie chcę kłamać, no, ale w zdecydowanej większości, jak nie w 90%, no, składa się z wody głównie. Tak? W zasadzie bardzo ciężko dostarczyć 100 gramów glukozy tak. z arbuza. Kiedyś jak sprawdzaliśmy, to chyba trzeba było by zjeść 3 albo 5 kg arbuza. No, kto tyle da rady? Tak. No, to jest niemożliwe po prostu. Dlatego indeks glikemiczny jest jakimś tam wskaźnikiem, jasne. Ale trzeba go brać na niego poprawkę. Dokładnie. Poza tym, jak zjemy sobie nawet już tego arbuza, ale dodamy, nie wiem, z jakimś jogurtem greckim jako taki letni deser, no to już w ogóle zmienia nam postać rzeczy, jeżeli chodzi o przyswajalność tej glukozy z tego arbuza. A dorzucimy jeszcze orzechy, które będą źródłem tłuszczów, prawda, bardziej niż jogurt i już całkiem się, tak. się to zmienia. Więc myślę, że tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Owszem, fajnie, że tutaj też nasi komentujący i obserwujący zwrócili uwagę na ładunek glikemiczny, na indeks glikemiczny, bo to jest bardzo ważne, natomiast w dietetyce nie ma takich oczywistości, więc ładunek, indeks glikemiczny jest fajnym wyznacznikiem na początku dla osób, które na przykład wchodzą w dietę niskowęglowodanową albo zostały u nich wykryte problemy generalnie z glikemią, no to jest jak najbardziej super taką bazą. Natomiast z czasem trzeba się też troszeczkę właśnie w to wgłębić i głównie są niektóre produkty, które właśnie tak jak owoce, myślę, że owoce szczególnie, no to troszeczkę się wyłamują z tego indeksu glikemicznego i niekoniecznie mogą być to super jednoznaczny i miarodajny taki wskaźnik przy ich wprowadzaniu do diety. Najlepszym rozwiązaniem będzie, kiedy ktoś po prostu robi regularne pomiary glukozy, bo uważam, że każdy na każdej diecie powinien mniej więcej znać swój cukier po różnego rodzaju posiłkach, ponieważ no to jest fundament, stabilna glukoza jest fundamentem naszego zdrowia. No i dobrać to pod siebie, nie? Czyli może być tak, że komuś ktoś będzie miał tyle dobry metabolizm, że nawet ten banan będzie mu przechodził ok i ta glikemia nie będzie wzrastała do więcej niż 120 po posiłku, a u niektórych będzie to wysoki poziom, a później jeszcze wpadną w hipoglikemię, czyli poziom powiedzmy poniżej 80, no i to już wiemy, że na ten moment to nie jest produkt dla nas. No dokładnie, czyli dorzucamy po prostu garść orzechów do tego i już będzie na pewno dużo lepiej. Więc myślę, że jakby od tego trzeba zacząć. Więc jeżeli wracając jeszcze tutaj do warzyw, no to tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o warzywa na diecie low carb, tej takiej ogólnie pojętej naszej dużej grupy, bo w sumie no, kwestia fajnego połączenia. Owszem, ziemniaki no, nie są najlepszym takim dodatkiem do obiadu, pod tym kątem, że dużo lepiej jest wybrać właśnie na przykład kaszę gryczaną i to będzie w porządku, tak? Natomiast jak się one pojawią raz na jakiś czas przy niedzielnym obiedzie, przy którym zazwyczaj też jest jakiś po prostu kotlet, tak? No to już zmienia postać rzeczy zupełnie. I myślę, że też ważne są ilości, no żeby jednak nie było pół talerza tych ziemniaków, tylko powiedzmy no 1/4 i to też będzie okej. No jest taki fajny trik odnośnie ziemniaków, jeżeli chodzi o skrobię oporną, czyli że po ugotowaniu one mają najwyższy indeks glikemiczny, odkładamy je na noc do lodówki, tam powstaje skrobia oporna i później, kiedy je podgrzejemy następnego dnia, ten indeks glikemiczny jest o połowę niższy, więc dla osób, które mają zaburzenia gospodarki cukrowej i które koniecznie chcą jeść ziemniaki, to może być fajne rozwiązanie. Tak, aczkolwiek ja słyszałam, że właśnie ja słyszałam taką teorię, że trzeba by było je zjeść w ogóle na zimno. Że też tak znaczy, wtedy jest niższy, jeszcze niższy na zimno, podgrzanie trochę go podnosi, ale to wciąż jest dużo mniej niż ten na świeżo zagrzany. No, tak, bo zimne mają całkiem bardzo niski indeks glikemiczny, te odgrzane trochę wzrasta, ale to jest wciąż dużo, dużo mniej niż to, co było dnia poprzedniego na świeżo ugotowane. No, czyli wychodzi na to, że ziemniaki z poprzedniego dnia no to całkiem jest fajna opcja. Tak, nie? Dokładnie. I nie muszą koniecznie z tego być kopytka z pszennej mąki. Tak. Okej. Okay. Dalej myślę, jeżeli chodzi o węglowodany, owoce, no to tutaj podobnie. Przy ogólnie pojętym low carbie już jakby nie wchodzą w te drobne takie diety, owoce są jak najbardziej okej. Okay.
I czy ten, nawet arbuz, o którym wspomnieliśmy, który ma niby wysoki indeks glikemiczny, dużą zawartość tej glukozy, no to jednak ze względu na jego inne proporcje, no to to nie jest od razu produktem zakazanym, więc na Znowu lato... kontekst, prawda? Znowu kontekst, bo nawet to, co powiedziałeś na lato, właśnie, coś, o czym ja mówiłem w paru moich filmach, wiele osób na dietetyce tego nie uczą, że nasz metabolizm zmienia się wraz z porami roku. Teraz, kiedy jest większa dostępność słońca i kiedy my jemy na słońcu, to nasz metabolizm glukozy jest lepszy. Ja kiedyś robiłem taki eksperyment, że jadłem ten sam posiłek w domu przed telewizorem i jadłem ten sam posiłek kolejnego dnia na zewnątrz, na słońcu i odpowiedź glikemiczna była naprawdę bardzo różna i to potrafiło wynosić różnica 30 jednostek glukozy we krwi po posiłku w zależności od tego, czy jadłem na słońcu, czy nie na słońcu. Nie? A więc... w tym dniu też na przykład posiłek przed tym obiadem był ten sam? Nie ten sam, ale białkowo-tłuszczowy, taki mniej więcej podobny. Nie? Okay. Więc ten dzień był podobny i na grupach, gdzie tam z ludźmi się komunikowałem, wiele osób powtarzało ten eksperyment i wychodziły wyniki bardzo podobne, że te różnice glukozy nawet potrafiły 20-30 jednostek stanowić. Znaczy, ja na pewno się na tym zgodzę, bo ja nawet widzę, jak czasem pacjenci, czy nawet u mnie w rodzinie, jak jest zima, to ma się ochotę na kapuśniaki, które są właśnie z boczkiem, czy z żeberkami, na, nie wiem, na jakieś właśnie nawet te kotlety, jakieś gulasze, tak? Bardziej na takie wysokoenergetyczne też produkty i bardziej się ma ochotę na mięso. Natomiast jak przychodzi lato, no to sałatka, nie wiem, z oliwą i z pestkami dyni, to jest jakby dużo fajniejszym takim rozwiązaniem i właśnie na to bardziej to się ma ochotę. To jest dla mnie zawsze niepojęte, jak mogę iść na działkę do rodziców i nie zjeść truskawek, kiedy rosną. No po prostu to jest prosto z krzaka, nie do to zrobienia. Jest najlepsze, co dokładnie. Jest, I, to, tak? I to też pięknie pokazuje właśnie, jak nasz organizm jest dostosowany do pór roku i też kiedy pojawiają się dane produkty tak naprawdę, bo arbuz, jeżeli już rośnie, to rośnie latem, a nie rośnie zimą, prawda? Zresztą wszystkie owoce, tak? Pojawiają się wtedy, kiedy my mamy lepszy metabolizm glukozy, więc to też jest piękne połączenie i natura sama nam daje znak, kiedy powinniśmy te produkty jeść. Tak. I my w poprzednim filmie wspominaliśmy o kontekście tego, czy ktoś trenuje, jaki ma metabolizm, ale tutaj dochodzi jeszcze jeden kontekst tak naprawdę. Nie, nawet pory roku są tym kontekstem. I myślę, że to też takie jest... Tu też wychodzi, niektórzy też wspominali o diecie właśnie śródziemnomorskiej i tak dalej. No to też zwróćmy uwagę na to, jaki tam jest klimat. Oni nawet jak tam jest zima, to tam dla mnie to i tak jest ciepło, tak? Bo ja generalnie urodziłam się w złym miejscu na globie i zdecydowanie dużo lepiej się czuję właśnie w Grecji i w tych ciepłych klimatach. Oni mają tam większy dostęp do słońca, rzadziej mają właśnie takie pochmurne dni jak my przez ten okres jesienno-zimowy. Więc oni też tą dietę mają jednak inną i im lepiej służy. No i teraz pytanie, czy to jest tylko zasługa diety śródziemnomorskiej, która na pewno myślę, że ma bardzo duży wpływ, bo tam praktycznie nie ma się do czego przyczepić w tej diecie, jasne. No to znowu wchodzi kontekst słońca, ogólnie takie samopoczucia, klimatu, też stylu bycia. No przecież styl bycia Greków a Polaków, no to są dwie różne bajki, tak? Grek się nigdy do niczego nie śpieszy, jak się spóźni, to się spóźni, natomiast Polak, no to zawsze praktycznie wszystko robi pod zegarek i pod kalendarz. Więc no to jest jakby kolejny element, który gdzieś wpływa na stan zdrowia. Więc, miałem paru podopiecznych, jako ciekawostkę dodam, które właśnie gdzieś tam idąc za modą, która się ostatnio pojawia, czyli śródziemnomorska wersja diety ketogenicznej, akurat zimą, kiedy ją stosowały, tak bardzo restrykcyjnie, że naprawdę unikały jakichkolwiek tłuszczów nasyconych, to po prostu nie były w stanie się najeść i naprawdę miały ogromny problem z sytością. I to jest to, co mówisz, że w Polsce trochę bardziej zimą ci się chce boczku czy jakichś takich tłustszych rzeczy i uważam, że to jest jak najbardziej nasz tutaj klimat. Myślę, że taką drugą grupą, bo warzywa i owoce, to myślę, że to była dość jasna sprawa, to są nasiona roślin strączkowych, które są często dość kontrowersyjne, bo generalnie od razu, jak gdzieś wspominam o nasionach roślin strączkowych u moich pacjentów, to od razu jest, a nie, bo ja mam takie wzdęcia brzucha, ból brzucha, że nie, ja nie mogę tego jeść. Natomiast to znowu kontekst, czyli przygotowanie tych nasion, odpowiednie namoczenie, gotowanie w wymienionej wodzie z dodatkiem nasion kuminu, czy liści laurowych, czy tam też jakieś inne sposoby tutaj też obserwujący podsuwali, jak najbardziej jest ok. I te jakby substancje gazotwórcze po prostu w naturalny sposób się ulatniają. Więc później jak sobie zjemy takie nasiona roślin strączkowych, no to naprawdę u bardzo małej ilości osób wtedy pojawia się jakiś dyskomfort. Inna kwestia też jest taka, że jak stopniowo wprowadzamy te nasiona roślin strączkowych, nasze jelita też się przyzwyczajają do ich trawienia. Więc jeżeli na przykład nawet na początku gdzieś były jakieś drobne problemy, które nie były jakieś bardzo uciążliwe, ale się pojawiały,
to możemy stopniowo je wprowadzać do swojej diety i tak naprawdę ta tolerancja układu pokarmowego się zmieni. Mikrobiota jelitowa też się zmieni pod kątem tych roślin strączkowych, więc to wszystko jest też do wypracowania. Natomiast no, nie możemy też sobie, że tak powiem, walnąć ogromnej porcji na początku, jeżeli się źle czujemy. Tylko stopniowo, małymi kroczkami sobie po prostu sprawdzać tę swoją tolerancję. Natomiast odpowiednie przygotowanie, obróbka i odpowiednie dodatki do gotowania naprawdę już tutaj robią ogromną robotę, że te nasiona roślin strączkowych już się dużo lepiej trawią. Ale oczywiście, jeżeli mamy osoby, które mają, nie wiem, chorobę leśniowskiego krona, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jeszcze akurat jest w stanie zaostrzenia, a nie w remisji, no to wiadomo, że nasiona roślin strączkowych no nie będą najlepszym wyborem, bo one są jednak ciężkostrawne. Więc tutaj znowu u tych osób, które gdzieś mają specyficzne takie bardzo problemy, to czasem nawet i jest konieczne wprowadzenie bardziej prostych węglowodanów, żeby nie było zbyt dużo też tego błonnika pokarmowego, żeby z kolei nie podrażniało jelit. Więc to znowu mamy kolejny właśnie kontekst, że no, nasiona roślin strączkowych ogólnie są super. Soczewica, ciecierzyca, fasola, biała, czerwona, jakie są też fajne odmiany teraz tych fasoli i strączków generalnie, no to są ogólnie ok. Natomiast oczywiście trzeba to dostosować indywidualnie do każdego pacjenta. No i jedna osoba będzie się super czuła na strączkach, druga może niekoniecznie, więc no wtedy trzeba już indywidualnie wyeliminować. Aczkolwiek też się spotkałam z takimi jakimiś tolerancjami, powiedzmy, że jedna pacjentka mi mówiła, ciecierzyca ok, ale na przykład soczewica nie. No i owszem, to też trzeba już wtedy indywidualnie dostosować. Natomiast ogólnie nasiona roślin strączkowych są super opcją, jeżeli chodzi o low carb. No i dajmy jeszcze jeden kontekst, że to nie jest tak teraz, że każdy musi jeść nasiona strączkowe. To jest opcja. To zależy od tego, czy one komuś smakują i czy się ktoś po nich dobrze czuje. Ja też, i one nie są fundamentem tej diety i nie są podstawą węglowodanów w diecie osób na diecie low carb. One mogą być jakimś dodatkiem tej diety, tak jak często nabiał jest dodatkiem jako źródło białka, prawda? Ale nie są zwykle bazą tej diety, nie są fundamentem. Też dodałbym, że w przypadku chorób autoimmunologicznych jednak one mają sporą ilość substancji antyodżywczych, które mogą tam powodować nadmierną reakcję układu odpornościowego, więc kiedy mamy kogoś z autoimmunologią, to jest to jeden z produktów, który warto rozważyć po nabiale, glutenie, który ewentualnie warto wykluczyć. Także zawsze bierzemy pod uwagę to, ile ktoś toleruje, czy w ogóle toleruje, czy w jego przypadku dodatek tego produktu do diety będzie ok i u wielu osób jest ok, lubią, smakuje im, pozwala urozmaicić dietę, super, u innych nie jest ok i to też jest super i to jest dieta low carb, czyli to, że strączki są w diecie, nie sprawia i nie rozróżnia tego, czy to jest dieta low carb, czy nie, bo to jest nazwa grupy diety, jak już wspominaliśmy w poprzednim materiale i może być zarówno taka, jak i taka dieta. Tak, ale też nasiona roślin strączkowych też o tyle są fajne, że ogólnie to jest produkt węglowodanowy, natomiast one też mają bardzo dużo białka roślinnego. Więc też tutaj ponownie, jakby wracając do indeksu glikemicznego, to też one nie mają wtedy tak wysokiego, bo jeszcze mają tą dużą zawartość białka. Więc jeżeli się zrobi jakiś fajny gulasz z warzywami, nie wiem, z cukinią, z papryką, z pomidorami, doda się oczywiście odpowiednią ilość jeszcze na przykład oliwy z oliwek, no to naprawdę porcja wtedy tego posiłku to jest naprawdę wartościowa, bo mamy i warzywa, i białko, i węglowodany. Dorzucić do tego nawet jakiegoś kurczaka, czy trochę jeszcze sera feta, na przykład na posypkę i naprawdę wyjdzie bardzo fajny posiłek. Pełnowartościowy, zgodny z dietą low carb, wbrew pozorom. No tylko oczywiście zależy do jakiej grupy low carb to byśmy chcieli przyporządkować. No więc ostatnia z takich głównych grup węglowodanów na diecie low carb to ogromnie kontrowersyjne zboża, które ja już zacznę tylko, żeby później nie było, odsyłam do naszego poprzedniego materiału, podlinkuję go gdzieś na górze, gdzie mówiliśmy o tym, że dieta low carb to są różne rodzaje diet, to jest nazwa grupy diet i do diet low carb zarówno możemy zaliczyć dietę ketogeniczną, gdzie mamy całkowite zero zbóż, jak i możemy zaliczyć na przykład dietę samuraja, która właśnie będzie miała odpowiednią ilość i jakość węglowodanów, gdzie zboża są dozwolone, więc to, czy zboża są w diecie, czy nie są, nie czyni diety low carb. Tak, jeszcze tutaj można powiedzieć o diecie bezglutenowej, bo to, że dieta jest bez glutenu, nie znaczy, że jest pozbawiona węglowodanów, więc myślę, że to też tak trzeba... Ja powiem więcej, nawet nie musi być low carb. Bardzo często osoby, które stosują samodzielnie dietę bezglutenową,
czy z powodu choroby, czy z powodu jakiejś mody, to potrafią mieć kosmiczne ilości węglowodanów, bo te produkty, zamienniki bezglutenowe, na mące kukurydzianej czy pszennej bez glutenu, to potrafi być kosmos pod kątem składu. Właśnie miałam to powiedzieć, że czasem wybieracie żywność bezglutenową jakby w domyśle, że o to będzie zdrowsze, bo nie ma glutenu. Natomiast właśnie, tak jak wspomniałaś o tych zamiennikach, tych chlebów, pieczywa generalnie, czy jakichś makaronów, no to tam jest kosmiczny ten jest glikemiczny i ilość węglowodanów to naprawdę wtedy wylatuje w kosmos. Oczywiście osoby, które są na diecie bezglutenowej ze względu na przykład celiakię głównie. To inny temat. No to inny temat, no nie mają wyboru, więc tutaj jest kwestia tylko, żeby chociaż my wciąż zachęcamy do tego, żeby te zamienniki wyeliminować i przejść na zdrową dietę low carb, prawda, czy na dietę keto, bo czemu nie? Jasne, natomiast też znowu, nie każdy się zdecyduje na to, nie? Tak, rozumiem, znaczy ja bym po prostu zaznaczył, że jak ktoś znajdzie zamienniki z dobrym składem, gdzie nie ma mąki kukurydzianej i mąki pszennej, to okej, okay, nie? Ale uważam, że wszystkie te zamienniki, które mają mąkę kukurydzianą i mąkę pszenną i taki skład za sobą, trzeba jasno powiedzieć, że raczej będą kiepskim tak, wyborem. Tak, i lepiej wydaje mi się, że przygotować sobie po prostu jakieś na przykład pieczywo jaglane, załóżmy. Dokładnie, albo gryczane, prawda? Tak, tak, więc... Zresztą wystarczy po tym kupnym produkcie sprawdzić glukozę po posiłku i zwykle to już będzie odpowiedź na temat tego. No właśnie tutaj jest duży problem, jeżeli chodzi o te produkty. No ale to znowu jakby wracając, no to też tą ilość, tą jakość zbóż trzeba dopasować, tak, do siebie. Natomiast myślę, że nie można od razu eliminować, że te, które są z glutenem, to od razu trzeba wyrzucić. No ale na przykład żyto. No, szczególnie żyto, tak. Na przykład właśnie ludzie często się skupiają na samym glutenie i na przykład, nie wiem, stosują pszenicę bez glutenu, tak, bo są takie produkty. No a żyto to bardzo fajny produkt i zasadniczo, kiedy ja gdzieś tam i czytam literaturę naukową i bazuję na doświadczeniach z pracy z ludźmi, to bardziej widzę, że sama pszenica jest problemem, a nie gluten. Powiedz mi, Karola, jakie zboża stosujemy, kiedy układamy dla naszych pacjentów dietę low carb, jeżeli u nich zboża są pożądane, jeżeli u nich zboża są ok, jeżeli oni dopiero zaczynają swoją przygodę z dietami, jakie zboża tutaj wchodzą w grę? No myślę, że na pewno żyto, o którym wspomniałeś, chleb żytni razowy, czy nawet jest też bardziej taka lżejsza wersja, chleb żytni jasny. On wtedy jest mniej taki kwasowy, ale mimo wszystko jest na bazie żyta. Też jest super opcją i na przykład, nie wiem, u osób z refluksem czy z jakimiś problemami z układu przewodu pokarmowego, to ten chleb żytni jasny będzie po prostu lżejszy, bo nie jest tak kwaśny i tak ciężki jak klasyczny żytni. Aczkolwiek ja żytni uwielbiam i właśnie ta kwasota to myślę, że to jest kwintesencja tego pieczywa. Gryka, więc tutaj też i pieczywa są z gryki i samemu można zrobić z gryczane. Teraz bardzo dużo osób ostatnio kupiło Thermomix, to tam po prostu też są różnego rodzaju przepisy właśnie na, nie wiem, chleby czy pieczywo, czy gryczane takiej domowej roboty. Jaglane różnego rodzaju, więc naprawdę jest ogrom. Myślę, że tutaj też fajne są produkty, ostatnio bardzo się, że tak powiem, polubiłam, z komosą różową, inaczej quinoa. Nie dość, że to jest produkt bezglutenowy, więc tutaj fajnie też dla osób na przykład z celiakią. No to generalnie to jest bardzo wartościowe i fajne takie w sumie zboże, jeżeli dobrze kojarzę. O niskim indeksie glikemicznym, tak, także tak. Naprawdę spoko. Ma bardzo dużo białka w ogóle. Tak, to prawda, więc fakt faktem, że roślinnego, ale mimo wszystko... Szczególnie w zestawieniu, jeżeli zamiast kaszy użyjemy tego do obiadu, gdzie jest jakiś produkt zwierzęcy, no to już mamy to białko jakby w pełni przyswojone. Tak, jest komplet, więc bardzo fajny produkt i mam nadzieję, że będzie już coraz więcej go w sklepach. No nie ukrywajmy, że też jest droższy, tak, niż zwykłe jakieś, nie wiem, kasza gryczana, którą możemy gdzieś kupić w pierwszym lepszym markecie. Aczkolwiek myślę, że warto gdzieś to rozważyć, żeby chociaż raz na jakiś czas się pojawiała. Amarantusz też pamiętam, jak rozmawialiśmy, no to też jest znowu super opcją, więc no, naprawdę jest dość spory. Tak, kiedy byłem jeszcze na diecie samuraja, właśnie kiedy przed dietą ketogeniczną, właśnie dietą low carb, dietą samuraja ze zbożami, to właśnie amarantus czy komosa ryżowa bardzo fajnie tą dietę potrafiły uzupełniać. Tak, są bardzo smaczne, to zawsze jest coś nowego. Dokładnie. Więc myślę, że na pewno warto to rozważyć. No i oczywiście makarony z tych wszystkich zbóż, które wymieniliśmy. I jeszcze płatki owsiane, też są świetną opcją. Płatki gryczane też. Jeszcze ryż. Ryż, basmati, jaśminowy, prawda? Tak. Dziki. Brązowy, czerwony, czarny. Którego nigdy mi się nie chciało gotować. Tak, czerwony i czarny ostatnio nawet się pojawiły w Biedronce i chyba w całej ofercie już sklepu. Tylko, że tutaj jest mały kruczek, że cena jest ta sama jak na przykład za basmati, ale tam jest o połowę mniej woreczku. Czyli droższy produkt znowu. Droższy, niestety. Ale znowu, raz na jakiś czas jak najbardziej śmiało można spróbować, nie wiem, na obiad niedzielny, tak, żeby było wykwintnie, to dodać sobie taki dziki ryż. Są też fajnego rodzaju jakieś kolorowe też ryże, także jest tego naprawdę sporo.
Ja osobiście uwielbiam brązowy. Ale wiem, że no, dużo osób bardzo go nie lubi, bo jest twardy. Ja z kolei bardzo lubię właśnie wszystkie produkty al dente i lekko chrupiące, nienawidzę takich ciapai, więc mi pasuje idealnie ten ryż. No ale w razie czego właśnie basmati jaśminowy czy paraboliczne jak najbardziej są super, mają niskie indeksy glikemiczne, więc tutaj też nie będzie dużego zaburzenia i nie są tak oczyszczone jak ten klasyczny biały. No i znowu, bo powiedzmy, że mieliśmy mniej więcej chyba to, co trzeba, makarony jeszcze ryżowe, bo skoro mówi się o ryżu, to makaron ryżowy. Tak, i z nasion roślin strączkowych. Dokładnie, też są soczewicy super. Nawet z nasion grochu, tak. także fajna sprawa. Są soczewicy, ciecie czy z grochu, ostatnio też rozmawialiśmy to jaglanego, tak. Tak. I one są dostępne w Biedronce, są normalnie... Tam... Poza jaglanym chyba. Tak, jaglanego gdzieś tam w internecie zamawiałem. Mhm. Tak, w Lidlu też są z nasion roślin strączkowych i możemy wybierać sobie świderki i penę, czy tam pióra, jak niektórzy wolą. Więc to już jest produkt tak ogólnodostępny, więc już myślę, że tutaj warto to rozważyć. Aczkolwiek tutaj chciałabym też dodać, przepraszam, ale mają specyficzny smak te makarony, bo są, nie wiem, jakieś takie jakby suche, nie potrafię za bardzo tego określić. Tak dawno nie jadłem już zwykłego makaronu pszennego, że ciężko mi powiedzieć, czym się różnią te makarony zdrowsze dla mnie niż... No, ja tak porównuję bardziej do makaronu gryczanego właśnie. Gryczany też jest dość specyficzny, bo on po prostu smakuje jak kasza gryczana, więc to zależy, co kto sobie chce spróbować i jakie danie przygotować. Jest bardziej też kruchy ten gryczany. Natomiast tak jak przypomnę sobie właśnie, jak jadłam z nasion roślin strączkowych, to one są charakterystycznie jakieś takie suche. Nie potrafię inaczej jakby tego określić. Więc tutaj też no, może nie każdemu będą pasować, aczkolwiek myślę, że to jest też kwestia przyzwyczajenia, więc za pierwszym razem też bym tego nie skreślała od razu, tylko na spokojnie sobie gdzieś wprowadzić i też organizm się przyzwyczai i nasze kubki smakowe do czegoś innego. Zgadzam się. I na koniec znowu kontekst. Zboża same w sobie nie są złe, jeżeli umiejętnie je stosujemy. I teraz faktycznie, jeżeli pani Kasia, która ma 65 lat, zje 100 gramów jakichś zbóż białego ryżu do obiadu, to może być problem. Ale czym innym jest, kiedy do śniadania nałoży sobie kromkę chleba żytniego na zakwasie. Znowu, kiedy weźmiemy sobie osobę aktywną, która trenuje, nie ma nic złego, żeby po treningu zjadła sobie nawet całą paczkę tego ryżu czy kaszy, jeżeli trening był bardzo intensywny. Ja powiem więcej. Ja sam, kiedy stosowałem jakiś czas temu TKD, czyli targeteczkę Ketogenic Diet, i moim celem było budowanie siły i masy mięśniowej, to owsianka po treningu na płatkach owsianych normalnych to było coś świetnego. Bardzo szybko potem wracałem do ketozy, już zasadniczo godzinę po takim posiłku byłem z powrotem w ketozie, a to pozwalało mi osiągać lepsze rezultaty. Dlatego to wszystko są narzędzia i my musimy ich po prostu umiejętnie używać i dostosować do naszej sytuacji. Ja pamiętam, właśnie patrzę na twoje social media, patrzę Mateusz i owsianka, mówię, co to jest? Wszystko jest narzędziem. Tak, więc pamiętam, że byłam w ciężkim szoku. Jeszcze tutaj do tej owsianki bym chciała zaznaczyć, bo niektórzy, był taki boom pewnego rodzaju na owsiankę swojego czasu i niektórzy mówili, że ta owsianka to jest taka byle jaka. No owszem, jeżeli gotowali płatki owsiane na wodzie i tylko to zjedali, no to się nie dziwię, że była byle jaka, bo potem no to po prostu glukoza szaleje, więc to w żaden sposób nie jest odżywczy posiłek. Ale jak ugotujemy to na przykład albo na mleku kokosowym, albo nawet już na zwykłej wodzie czy jakimś napoju roślinnym, ale dodamy orzechy, dodamy jakieś świeże owoce na przykład, albo masło orzechowe, czy można pokombinować z różnymi dodatkami, to ta owsianka staje się zupełnie innym posiłkiem, więc trzeba na to naprawdę dużą uwagę zwrócić, z czym to łączymy, bo owsianka no nie jedno ma imię i to jest też właśnie najlepszy przykład, że zwykła owsianka na wodzie, która jeszcze nie dość, że nieapetycznie może wyglądać, no to jak dodamy różnego rodzaju właśnie dodatki tłuszczowe, białkowe i nawet węglowodanowe, ale powiedzmy, żeby to też dodało nam jakiegoś po prostu smaka, no to też zupełnie inaczej to wygląda, a najpierw jemy oczami, więc no naprawdę tutaj też to ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o ten sposób przygotowania i podania tych węglowodanów. Dzięki wielkie za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz pod tym filmem, bo to pozwala nam dotrzeć do jak największego grona osób. I nie ukrywam, że Wasze komentarze są niepowtarzalnym źródłem inspiracji do kolejnych materiałów. Zostawcie też subskrypcję do tego kanału, ponieważ regularnie, co tydzień pojawiają się tutaj nowe materiały, z których warto korzystać i wiem, że wielu z Was korzysta. Przekroczyliśmy już 36 tysięcy subskrypcji, a więc fenomenalny wynik. Dziękuję Wam bardzo za to i zachęcam do tego, aby dalej w ten sposób wspierać
kanał. Sprawdźcie też koniecznie opis filmu, bo tam znajdziecie diety, gotowe diety od nas, od dietetyków Keto Centrum. Na ten moment są to przede wszystkim diety ketogeniczne, ale już niedługo w ofercie pojawią się również diety low carb, także warto śledzić nasz sklep i zachęcam do korzystania. W opisie tego filmu znajdziesz też linki do książek, których jestem autorem. Sprawdź koniecznie, zachęcam Cię do przeczytania. Za dzisiaj już wielkie dzięki i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymaj się. Cześć.